Tutaj podczepiłem trochę to, zrobiłem. Witam Was tutaj, cześć, cześć, wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Miasto Gdów, Miasto Szczęścia. Pozostała liczba dni do otwarcia metra na Woli. Powinnam się teraz wyświetlić. W ogóle Wy to pewnie oglądacie, jak już jest Vetudillo się pojawiło. Ja nagrywam te odcinki normalnie, jakby się powinny pojawiać, ale teraz Vetudillo cały czas spada, jak widzieliście może, więc... Mniejsza z tym. Dobra, zegarek włączony, czas jest i tak. A teraz zaczynamy od tego miejsca, mianowicie tutaj, jak widzicie, jest już nasza rakieta gotowa. Jeszcze się składa. Nie widziałem komentarzy co do nazwy do naszej rakiety, więc nazwijmy ją sobie bardzo ciekawie, a mianowicie... Poczekaj, zrozumiałem nazwę, żeby nie było. Znaczy bardzo. Oj, źle. Widzę, że... Macie, proszę bardzo. Szczęście 1, no bo mamy miasto szczęścia, miasto ogrodów. Więc proszę bardzo. Tak, póki co przybudowałem dotąd nasze tutaj wały. Proszę bardzo, tutaj dokładnie to wygląda. No, może nad tym jeszcze bym popracował. Tak czy siak, mamy nasza baza promowa, stąd będzie ruszać port i przystań promowa. To wszystko jest połączone z koleją jednoczną, którą udało mi się tutaj wcisnąć. Bardzo to ciekawie i dojeżdża ona właśnie do naszego dworca głównego. Przesiadkowego. Mamy most tutaj podłączony, proszę bardzo, pięknie tutaj się ciąży, już pociąg tutaj wrzuciłem od razu na szybko. Tak, o, dokładnie. Jedna linia nowa, która jedzie bezpośrednio, czekaj, tak? Tak. Która omija te rzeczy, zatrzymuje się, nie zatrzymuje się nawet tutaj, ona jedzie bezpośrednio, chyba z tego co każe, z dworca pewnego. Ona jedzie, tak. Jeżeli dobrze kojarzę, tak, ta linia jedzie prosto z naszego dworca głównego z przystankiem tutaj, bo wiecie, ta stacja jest jedną z najbardziej duchliwych, będę szczery, tak, jeżeli chodzi o pociągi. I oczywiście zaczyna się stąd nasza trasa. Stąd pewnie byłby jakaś krótsza trasa. No, nawet widzę. Do tego miejsca, ale na razie nie będziemy nad tym ubolewać, cokolwiek z tym robić. Jedyne co teraz jeszcze zrobimy chwilowo, to opuścimy tutaj promy stąd i od razu zaczynamy już normalną część odcinka. No tak, linia promowa, która na pewno stąd będzie płynąć, to jest stąd. Popłyniesz sobie tutaj. Po czym stąd popłyniesz sobie... No chyba tutaj nie będzie aż tak źle. Więc jakby coś tego... Taka tutaj, proszę bardzo, komunikacja będzie jakoś zachowana. Po czym później płyniesz od tej strony i wrócisz sobie... A, tutaj nie będziemy już sobie przyciągać na drugi koniec. Dalej, linie stąd. Stąd będzie płynąć, tutaj widzimy, że jest... Młyn i duch i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Stąd będzie sobie płynąć jedna linia tutaj. I później będzie sobie po prostu wracać i się zatrzymać tutaj. Dobra. Dalej. Czy teraz rozumiem, że będziesz chciał koniecznie... Tak. No dobra, no to trudno. Jeżeli chcesz koniecznie, to niech ci będzie koniecznie. Tu mam jakąś dużą linię, okej. I tak. Ty popłyniesz sobie do tego miejsca. Albo nie, zróbmy na razie linię ekspresową, a linie ekspresowe właśnie płyną do takich miejsc, tych bardziej oddalonych od takich miejsc, więc to jest na pewno to miejsce i stąd właściwie moglibyśmy nawet puścić, żeby ta linia płynęła dalej, ale to będą mogli się poprzesiadać ewentualnie. Więc dobra, tu mamy zrobione. I stąd tutaj prosta linia będzie sobie płynąć. Właściwie moglibyśmy po prostu przeciągnąć tą naszą zieloną, która tutaj pływa. Jako zakończenie. Dobra, możemy to zrobić, tak. Więc tu będzie po prostu taka jedna zakończeniowa część, do której będziesz dopływać, o, aż tutaj. Dobra. I tutaj później widzę, tutaj też się byście zatrzymywali. Tak, tak. Tutaj macie na środku jakieś te słupy są, więc chyba stamtąd nie da się nic wyciągnąć, prawda? W żaden sposób. No dokładnie. Dobra, ale to nie jest jakiś duży problem, bo te słupy mogą być tak samo jak są słupy tutaj. O, i nasze nowe promy będą stąd wypływać. To jest ze świetną nowiną. Sprawdźmy jakiś problem, jak będzie płynąć.
A, to została trasa. Nie ma. Zobaczymy, jak będą tutaj z tego kursować, tak? Póki co na razie oni tutaj się powoli po prostu pojawiają. A sklepy, handel i wszystkie tego typu rzeczy oczywiście będą się tutaj budować. Na razie damy im tutaj miejsce na dole, a później będziemy jakby coś myśleć o innych lokalizacjach. Tak, żeby w tym mieście nie ma, prawda? Tak, nie ma. Urząd Pocztowego tutaj nie ma żadnego. Więc lokalizacja, pomijając to, że to jest tutaj całkiem niezła, to uwaga, w jednym kółku, tutaj jest takie rondo trochę. Coś na kształt ronda zapewne. I nasz kolej tutaj jedzie gudą. Dama. No i możemy chyba przejść do dalszej części. Jak będzie platforma, to może nawet na sam koniec odcinka dzisiaj to sobie wystrzelimy. Zobaczmy sobie, jak tam idzie nasz stan. No całkiem nieźle. Ale tu widzę jakaś naprawdę jest poważna seria zgonów. I nie wiem, jak tutaj jest z naszymi krematoriami na dole. Ogólnie na tej wyspie jest, widzę, kiepsko. Teraz jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi. Nie zauważyłem, że tutaj nie postawiłem żadnego krematorium. To tak, jeden naturalny na dole. I drugie zawsze też gdzieś ja stawiam na górze. Dobra, na razie możemy postawić gdzieś tutaj. Jest jeszcze jedno, niech będzie tutaj przy tym skrzyżowaniu. Okej. Okay. Nie chcę takich rzeczy głównie tutaj stawiać w tych rejonach, ale sądzę, że tutaj jest to niestety, no bo nikt się nie cieszy, że ktoś umiera, niezbędne. No i tak, kupujemy sobie dzisiaj kolejny kawałek ziemi, bo jak możecie zauważyć, nie mamy zbytnio już miejsc do budowy. Mamy tutaj dosyć skromną część na tak ogromne miasto, bym powiedział. Czekajcie, czy to są obszary? Tak, to są podwójne obszary. I musimy się poszerzyć dalej, a nie chcę budować, chyba że byśmy zrobili coś niesamowitego. Tak, ja wiem, że ja słynę z cudów i w ogóle. I byśmy puścili sobie stąd, tutaj byśmy sobie zrobili jakąś nową część dzielnicy. Ale wiecie co, chyba kupmy tutaj ten kawałek ziemi, bo ja i tak prędzej czy później będę chciał go kupić. Proszę bardzo. Przy okazji może tu kiedyś lotnisko powstanie czy coś. Nie, zobaczymy. Tak, to są jeszcze dalekie plany, co tutaj kiedyś będzie dalej powstawać. O, ciekawe. Bardzo ciekawe. No i mamy nowy obszar naszej ziemi oblokowany. Prawdopodobnie tą część może, chociaż tutaj ten przylądek bardzo ładnie już wygląda, jak wygląda. Więc tak. Skoro do tego doszliśmy i mamy już tutaj to zebene, to możemy sobie przyciągnąć dalej nasze trasy, co tam wojowo. Stąd tutaj się ciągnie. W ogóle przyspieszmy sobie czas. Powiedzmy sobie, że to będzie jechać. Tu bym zrobił rondo. A nie, tu miał być ten węzeł przesiadkowy dla autobusów. I możemy dookoła z niego zrobić w sumie rondo. Dobra, niech będzie. Podchwyciłem ten pomysł. Ja wam powiem czemu, ale ten pomysł mi się spodobał, żeby zrobić ten węzeł. Nie wiem czemu. Ponieważ tutaj będzie bardzo duży ruch. A rondo by go zniwelowało. No ale chyba tak, weźmy sobie to. Bo to jest podstawa, to jest klucz do potęgi. A przy okazji byśmy mieli rozjazd na całą dzielnicę. To tak, i tu byśmy sobie postawili naszą to magiczne coś. I dalej by to sobie jechało, proszę bardzo. O, stąd, tak, dalej. I dookoła tego jakbyśmy stworzyli rondo. Brzmi to co najmniej bardzo ciekawie, ale od czego jest wyobraźnia? I przy okazji byśmy mogli do tego dociągnąć tramwaje. Co jest też dosyć ciekawym pomysłem. Okej. To wygląda ciekawie. Teraz pytanie, na jaką ja to wziąłem odległość. Dobra, zróbmy tak, żebym wiedział dokładnie, czy ja dobrze to robię. Więc tak, stąd bierzemy na odległość 1, 2, 2 ponad. Okej, i tutaj w tą odległość też powinno być 2 ponad. Poczekaj, teraz tak. Mamy to, raz, dwa. Czyli powinniśmy zrobić jeden ponad. Okej, dobra, spróbujmy zrobić z jeden ponad. I nam wchodzi. Okej, dobra. Jeden ponad. Wiecie, tak się robi kółko. Zapamiętajcie to sobie. Jeden ponad. I tutaj zakończenie. I proszę bardzo. Mamy kółko. Jestem pod wrażeniem. Udało się zrobić kółko. Bez żadnych modów i innych cudów techniki. Dobra. To mamy zebene. Dalej możemy sobie przyciągnąć naszą linię, która tutaj jedzie tędy. Aby zatrzymywała się właśnie w tym miejscu. Nasze tramwaje, tam będą robić sobie pętelkę. Z tym, że do tramwajów to jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj
No, zaraz zobaczymy zresztą. Więc teraz tak. Zróbmy sobie, aby nam się to rondo nie rozleciało. Chociaż ono jest zbyt duże chyba, żeby się rozlatywało. No dobra, zaraz zobaczymy. I właśnie zróbmy sobie dojazd, no gdzieś mniej więcej powiedzmy tutaj. I dzięki temu, że to jest właśnie w tejże lokalizacji, nie w żadnej innej, w teorii moglibyśmy zrobić stąd wyjazd. Tak. I tutaj zwrotkę i wjazd tam. Nie no, chyba to się nie uda. Co nie, to dokładnie. Na to Cities już nam nie pozwoli, szkoda. Jak zawsze oczywiście powiem, szkoda, no. Ale no cóż, nie poradzimy nic na grę. Gra jest niestety naszym głównym tutaj wrogiem, ale tak zazwyczaj jest City Skylines. I tutaj sobie zrobimy po prostu, żeby... Czekaj, zróbmy sobie najazd tutaj i tu po prostu sobie wkręcisz, będziesz wjeżdżać. Dobra. To mamy zabrane, proszę bardzo, światła wyłącz, wyłącz, wyłącz. I nasza linia tramwajowa, która tutaj właśnie... Tak, tu zrobiliśmy sobie taką piękną pętlę. Ale dzięki temu, że to teraz przesunęliśmy, to możemy to całkowicie będzie zniwelować. I sobie zrobimy tutaj przystanek. A tu, ponieważ tą pętlę to rozbrajamy, nie będzie ona nam teraz tutaj całkowicie potrzebna. Dobra. To mamy zrobione. Ok. Dalej. Linie autobusowe zaraz sobie stąd puścimy. Ale najpierw linia mieszkalna. I tak. Kolejna część mieszkalna będzie się ciągnąć od tej ulicy tutaj do naszego ronda. Taki jest przynajmniej zamysł. Co wyjdzie z zamysłu, to zaraz zobaczycie. Sami najlepiej. Więc tutaj, tutaj nie będzie podłączenia. Nawet możemy zrobić właściwie coś takiego. A nie, tu trzeba zrobić to w inny sposób. A mianowicie, stąd trzeba puszczać drogi. I od tej drogi robić główne części. Okej, dobra. Właśnie w tym momencie powinien skończyć odcinek, co nie? Witam Was po przerwie. Ten odcinek jest, chyba już można go nazwać spokojnie, najdłużej nagrywanym odcinkiem na moim kanale. Nagrywam go prawie miesiąc. No mniej więcej, bo już jest co najmniej 3 tygodnie jest jego nagrywania. Co jest, no, po prostu bardzo dużo. Tak, na samym końcu dobiliśmy tą część dzielnicy i tutaj podczepiłem trochę to, zabiłem dwie stacje metra, tutaj jest jeszcze jedna, trzecia i ta stacja metra jest podpięta do całego tej części z stacją jeszcze pośrednią, o dokładnie tutaj jest podpięta. Puściłem jeden autobus, który sobie będzie jeździć tędy, tutaj o, jak widzicie przystanki są i tu się ciągnąć dalej obok naszej katedry. Przejeżdżając tutaj, tędy i tu na razie zawraca, ponieważ ten autobus prawdopodobnie później jeszcze będzie mieć różne ciekawe wariacje i no i wiadomo co oczywiście. Tutaj na dole nic nie kręciłem teraz w tym momencie. Tutaj dorzuciłem wszystkie ważne instytucje, to był szpital, straż pożarna, policja, edukacja, no i biblioteka oczywiście, no i rzecz jasna saunę dorzuciliśmy, czyli coś czego dawno już nie było i najważniejsze poczta. Też, żeby to mogło tutaj całkiem nieźle funkcjonować. Dobrze, widzimy, że to całkiem nieźle się buduje. Nasz cel jest coraz bliżej. Jak zrobimy ten cel, to prawdopodobnie się zakończy seria Cities Skylines na moim kanale dosyć gruntownie. Ja się zminiaturyzuję do dwóch serii, więc tak to będzie. No i dużo mówić. Tutaj oczywiście to wszystko funkcjonuje ładnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy ten odcinek, nie mam tego pojęcia, jak on się zaczynał, kiedy się zaczynał i co właściwie było w tym odcinku się działo. Wiem tyle, że chyba to było istotne, jeśli to działo. Tak czy siak, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostaw czapkę w górę. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To sobie podrasujemy, tutaj zrobimy jakieś sensowne części, no bo tutaj póki co to widzicie, jak to wygląda, że zresztą sami. Tutaj może rakietę wystartujemy, ponieważ wydaje mi się, że ona czeka już prawie na start. Czeka! No to na sam koniec odcinka możemy sobie spokojnie ją wystrzelić. Pomijając to, że byliśmy na minusie, ale od razu, jak widzimy, już byliśmy na krok wyżej. Więc takim miłym tu akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Okej. Ładnie to wygląda, powiem Wam. No, ze całego naszego miasta. Czekaj, tutaj sobie tak postawimy. O! Dobra. Słyszę odliczanie. No, z tej perspektywy całkiem ładnie wygląda nasze miasto, powiem Wam. A to chwilę potrwa, widzę. Słyszę już ostatnie dźwięki odliczania. I poszła. Startuje nasza wielka rakieta.
I co tu dużo mówić, jak widzimy, poleciała. Polecę sobie zrzuty na inną tutkę, właściwie jeden zrzut poszedł. I co tu dużo mówić, cześć! Thank you.